Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na matematyczny dowód potwierdzający biblijną datę stworzenia i potop Noego. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wielkości populacji człowieka. Obserwując wzrost populacji ludzi na Ziemi, widać, że rośnie ona w bardzo szybkim tempie. Wielu ludzi stara się przewidzieć, jaki będzie ten wzrost w przyszłości i jakie może tu przynieść konsekwencje. Z drugiej jednak strony, niewielu ludzi zastanawia się, co ten szybki wzrost mówi nam o wielkości populacji w przeszłości. Używając aparatu matematycznego, przybliżyłem funkcją wykładniczą historyczne dane o liczbie ludności. Ewolucjoniści twierdzą, że człowiek na Ziemi żyje już 200 tysięcy lat, a 70 tysięcy lat temu było na Ziemi 10 tysięcy osób. Jednakże matematyczne obliczenia wskazują, że w roku 2365 przed naszą erą na Ziemi było, uwaga, tylko 8 osób. W niezwykły sposób potwierdza to biblijny opis, który mówi, że stworzenie świata nastąpiło około 4000 lat przed Chrystusem, a Bóg zesłał potop w roku 1656 po stworzeniu, czyli około roku 2344 przed naszą erą. A zatem różnica pomiędzy matematycznym przybliżeniem, a tym, co mówi Biblia, wynosi tylko 21 lat. Jak przebiegają obliczenia? Otóż przybliżam historyczne dane o wielkości populacji przez funkcję matematyczną. Na wykresie widzicie, jak zmieniała się populacja człowieka przez ostatnie 4000 lat. Widzimy, że wzrost jest bardzo szybki co najmniej wykładniczy czyli postaci e do potęgi x. To znaczy, że funkcja rośnie bardzo szybko, coraz szybciej, ma coraz szybszy wzrost. Ale nie wystarcza przybliżenie funkcją postaci e do x. Potrzeba przybliżenia przez funkcję e do potęgi x w jeszcze wyższej, w jakiejś potędze niż 1. Tak? Ta funkcja rośnie jeszcze szybciej niż funkcja standardowa wykładnicza. Przybliżam w taki sposób, że ustalam dwa węzły, czyli dwie daty, w których przybliżenie ma się zgadzać z danymi historycznymi. Wybieram takie przybliżenie i takie daty, żeby suma kwadratów błędów, czyli różnic pomiędzy przybliżeniem a wartościami historycznymi, była jak najmniejsza. Okazuje się, że tak jak widzicie na wykresie, najlepiej przybliża te dane funkcja wykładnicza, gdzie argument jest podniesiony do ponad dziesiątej potęgi. By uniknąć komputerowych błędów obliczeniowych, wartościami funkcji są miliardy ludzi, a argumentami tysiące lat. Warto teraz zastanowić się, co nasza funkcja mówi nam o przeszłości. Widzieliście na wykresie, że przybliżenie jest rzeczywiście bardzo dobre. To znaczy, że wykres przybliżenia jest bardzo bliski do wykresu historycznych danych z wielkością populacji. Ewolucjoniści opowiadają o 200 tysiącach lat historii człowieka i 10 tysiącach ludzi 70 tysięcy lat przed Chrystusem. Jak to się ma do danych wyznaczonych przez naszą interpolację? Otóż możemy sprawdzić, kiedy nasza funkcja przyjmuje wartość 8. Tylu ludzi zostało zabranych na arkę Noego. Okazuje się, że miało to miejsce około 2365 roku przed naszą erą. Zauważmy, że według Biblii świat ma około 6000 lat 2000 lat po Chrystusie i 4000 lat przed Chrystusem. Jednakże potop Noego miał miejsce w 1656 roku po stworzeniu świata. A to oznacza, że 8 osób weszło do arki Noego w roku 2344 przed naszą erą. Wow! Oznacza to, że matematyczne obliczenia potwierdzają opis biblijny. Argumentem, na który powołują się ewolucjoniści, gdy są konfrontowani z takimi obliczeniami, jest to, że kiedyś było dużo chorób, wojen, czy że opieka medyczna była słaba i dlatego liczba ludności rosła bardzo powoli, albo w ogóle nie rosła, czy spadała. Warto skonfrontować taką hipotezę z danymi historycznymi. Otóż historia pokazuje, że liczba ludności świata rosła w tak szybkim tempie pomimo przeróżnych epidemii czy wojen, a w szczególności wojen światowych. Na wykresie, możecie zobaczyć największe epidemie i wojny w dziejach świata, wraz z liczbą ofiar, nałożone na liczbę ludności. Widzimy na przykład dżumę Justyniana z VI wieku. Szacuje się, że zmarło nawet 25 milionów ludzi. Dżuma, czarna śmierć podczas średniowiecza, nawet do 50 milionów ofiar. Wojna 30-letnia z XVII wieku, około 8 milionów ofiar. Potop szwedzki mówi się o 3 milionach ofiar. Mówi się, że. Populacja Polski spadła prawie o połowę po potopie szwedzkim. Jeśli chodzi o wiek XX, to mamy chociażby I wojnę światową, 14 milionów ofiar. Potem grypa hiszpanka, nawet do 100 milionów ofiar. Wielki głód na Ukrainie, 10 milionów ofiar. II wojna światowa, kolejne 60 milionów ofiar. Ofiary stalinizmu. To także szacuje się na 60 milionów ofiar, ofiary chińskich komunistów w szczególności Mao Cetunga, to jest około 70 milionów ofiar. Porównując wzrost populacji z wojnami i epidemiami, widzimy, że te wydarzenia nie mają większego wpływu na wzrost populacji, a zatem argument ewolucjonistów jest błędny. Podsumowując, widzimy, że obserwowany przez ostatnie 4000 lat wzrost wielkości populacji pozwala nam przybliżyć datę początkową, czyli moment, w którym populacja wystartowała. Moje obliczenia pokazują, że szacowanie matematyczne wskazuje, że w roku 2365 roku przed naszą erą na Ziemi żyło tylko 8 osób. Pokrywa się to z tym, co na temat historii człowieka mówi Biblia. Opowiadanie ewolucjonistów o 200 tysiącach lat historii człowieka można włożyć między bajki, gdyż nawet przy minimalnym wzroście populacji w chwili obecnej na Ziemi mieszkałoby dużo więcej ludzi, a dokładnie 10 do potęgi 92 ludzi czyli 2 razy 10 do 73 ludzi na każdym centymetrze kwadratowym Ziemi. Zdajecie sobie sprawę, że teraz jest to około 49 osób na kilometr kwadratowy, czyli dużo, dużo mniej. Więcej na ten temat będziecie mogli przeczytać w najnowszym numerze Idź pod prąd, który pojawi się już wkrótce. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.